jest to imponujący widok, patrząc jak wielu mamy sportowców na poziomie seniora. Też taka refleksja, a sprawdzaliśmy to dokładnie. Żaden klub w Polsce, oprócz Legii Warszawa i rekordu Bielsko-Biała, nie może się pochwalić tyloma zespołami na takim poziomie rozgrywkowym. Powodzenia, trzymamy kciuki, abyście wszyscy byli dalej wielką chwałą naszego miasta, kochanego Bielska-Białej. Dziękuję bardzo. Perspektywy członka zarządu Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord, całe przedsięwzięcie? No jak wszyscy zauważyli, że wszechmiar udane na tym. Myślę, że nastała nowa rekordowa tradycja i myślę, że będzie kontynuowana w następnych latach. A z perspektywy sędziowskiej to było najtrudniejsze spotkanie, jakie przyszło Ci poprowadzić? No tutaj musiałem sobie odświeżyć co nieco w pamięci, jak to bywało. No. Niewątpliwie gatunkowo i klasa zawodników wskazywała, że to będzie trudne spotkanie, ale wbrew pozorom, lata doświadczeń z Gwizdkiem. Zatem dziękujemy za jedynie słuszne i sprawiedliwe wyroki. Dziękuję również i polecam się na przyszłość. I ruszy? I od razu? Tak na dzień dobry? Tomek Nowak? Uderzenie z połowy boiska i połyska. Okazja na 1-1, trafia do bramki Paweł Bubniak, Tomasz Nowak i Paweł Mura. Brat ciągnie Wilka do lasu, a Sebastiana Leszczaka na trawę. Nie, to taki jednorazowy teraz przypadek. Mam nadzieję, że następny raz dopiero za rok, jak będzie taka sama możliwość zagrania. A teraz recenzja tego widowiska przyglądającemu się z trybun w spotkaniu Mikołaja Zastawnika. Uważam, że bardzo fajna inicjatywa zorganizować taką prezentację. Lepiej poznaliśmy się, w sensie poznaliśmy zawodników trzecioligowych, zawodniczki Ekstraligi. Jeżeli chodzi o sam sparring, również był bardzo ciekawy. Pierwsza szybka bramka padła po rozpoczęciu. Powiem szczerze, że jeszcze takiej bramki nie widziałem. Ogólnie bardzo fajnie się wszystko oglądało, taki mecz przyjaźni. Fajna inicjatywa, z tego co słyszałem wcześniej, nie było takich tego typu prezentacji. Jednak ta gra z chłopakami, z mężczyznami, powiedzmy, że to jest spora różnica dla nas. A jak będzie w konfrontacji z Krakowiankami już za parę dni na inaugurację ligową? Na pewno będziemy chciały pokazać się jako zespół grający razem, jako kolektyw. U nas w zespole tak naprawdę nie ma indywidualności. Jest jeden zespół, który może naprawdę dużo pokazać, może namieszać w Ekstralidze i na pewno nie jesteśmy skazane na porażkę. Ja jestem dobrej myśli i uważam, że będzie pozytywny wynik. A tu z przewrotki efektownie Mateusz Ribeiro Pereira. I Filip Waleś, a 2-3. Michał Kubik, fantastyczna złotka w kanale reprezentacji Polski i uderzenie na lub pas na 4-2. Michał Siwy Kubik. Pierwsze wrażenia z pobytu w rekordzie po już kilku tygodniach obecności przy startowej 13, Mateusz? No już prawie miesiąc, pozytywnie cały czas się docieramy z chłopakami, za nami też pierwszy mecz ligowy. Myślę, że wyszedł bardzo pozytywnie, wiemy, że Zagłębie to jest jedna z takich mocniejszych drużyn. Także zawsze wynik taki trzypunktowy na ich terenie to jest i tak coś wielkiego. Także myślę, że mam nadzieję, że to będzie owocowało i cały czas rosło i będziemy się jeszcze bardziej docierać. Tak, jeszcze nie miał okoliczności posmakowania trzecioligowej piłki w jej codziennym wymiarze, ale o atmosferze przy startowej 13 pewnie co nieco już może powiedzieć. No tak, atmosfera u nas w drużynie jest bardzo fajna, że tak powiem. Trzy punkty na wyjeździe, tak jak Mateusz powiedział, z bardzo wymagającym przeciwnikiem. To cieszy, pierwszy mecz ligowy, pierwsze trzy punkty i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca.